też nie zauważył, Rafał, spotykamy się dzisiaj w Warszawie, żeby to nikomu nie umknęło. W Warszawie, w moim kochanym mieście, to jest miasto otwarte. W Warszawie warszawiacy połączeni są z korzeniami z całą Polską. To tutaj jest to serce, bardzo ważne serce. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem szczęśliwa i cieszę się, że jest was tak dużo. Naprawdę jest siła, jest moc. Witam też tych, kto są z nami w całej Polsce i oglądają czy słuchają transmisji z dzisiejszej konwencji. Bo tak naprawdę właśnie o to chodzi, żeby nas było bardzo, bardzo dużo. Bo tylko wtedy możemy powstrzymać to, co złe dla naszego kraju i zmienić Polskę na lepsze. A ja jeżdżę po Polsce, rozmawiam z ludźmi i wszędzie pytali mnie o konkrety. Pytali się nas, jakie mamy propozycje. I one tu są, to nasz program. Ma 132 strony. Jakby to nasz program. Tu szczegółowo omówione są wszystkie ważne sprawy państwa i ludzi. Tu jest nasza wizja, jak zmienić Polskę na lepsze. I o tym rozmawiałam z Polakami podczas podróży po Polsce. Spotkałam wielu mądrych ludzi i wszystkich łączy troska o to, co się dzieje z naszym krajem. Każdy ma trochę inną historię, inne doświadczenie, ale są podstawowe wartości, które wyznajemy razem. To tworzy naszą wspólnotę i to jest szansa dla Polski, że wierzymy w uczciwość, że możemy jej wymagać i że wszyscy domagamy się tego. Kochani, jeżeli chcemy być wolni, będziemy wolni i Polska na to zasługuje. Moje rozmowy w kraju utwierdziły mnie w przekonaniu, że Polacy są mądrzy, zatroskani i wierzą w dobro. Wcale nie są cyniczni, jak to niedawno ogłoszono. Wszyscy pragniemy silnej, zamożnej i bezpiecznej ojczyzny. My, Polacy, jesteśmy tacy, jak byliśmy. To polityka zwariowała. Nikt w Polsce nie przestał być patriotą. Nikt nie zmienił zdania o praworządności, równości, przyzwoitości. Jedyną trucizną jest dzisiejsza polityka. Ktoś zamienił ją w jad. I czasami dwoje ludzi, którzy chcą tego samego, zajadle się kłóci. Wierzę, że da się to zatrzymać i odwrócić. Polsce, nam wszystkim, potrzebny jest polityczny detoks. Dlatego tu jestem i dlatego tak ważny jest głos każdego z was. Głos każdego, kto ma już dość tej politycznej masakry, a chce normalnego, cywilizowanego, europejskiego państwa. Zasługujemy wszyscy na takie dobre państwo. Dobre dla wszystkich. Oczyśćmy politykę, uwolnijmy Polaków od nienawiści, obłudy i politycznych toksów. Odbudujmy wspólnie wspólnotę i razem Polskę na lepszą. Taką, w której dobro będzie dobrem, a zło będzie nazywane złem. Zdejmijmy polityczne okulary. To one fałszują obraz. Patrzmy na sprawy takimi, jakie są. Jeśli ktoś kradnie, nie zastanawiajmy się, z jakiej jest partii i czy ją popiera. Nazwijmy to złodziejstwem i postawmy przed uczciwym sądem.
Jeśli ktoś kłamie, to nazwijmy to kłamstwem i nie dajmy sobie wmówić, że kłamstwo to walka w słusznej sprawie. I to niezależnie, czy to kłamstwo jest w przemówieniach, czy na ekranie telewizora. Jeżeli ktoś niszczy dobre obyczaje i niezależne instytucje, to nie pozwólmy mu nazywać się walecznym. Powiedzmy wprost, że to niegodziwość niszczenie państwa. Przywróćmy słowom ich znaczenie, bo także o to chodzi w tych wyborach, aby prawda była prawdą, prawo prawem, a sprawiedliwość sprawiedliwością. Mamy 100 afer PiS-u i trzeba je wyjaśnić, a jeśli jest wina, osądzić. Rządzący nie powinni w nich rozpoznawać swoich kolegów, a my politycznych przeciwników. Jeśli są winni, powinni zostać ukarani. Właśnie do tego potrzebna jest niezależna prokuratura, uczciwe sądy, niezależne media, odporne na politykę. Moi drodzy, rozejrzyjmy się wokół. Jak fatalnie zmienił się nasz kraj w ciągu minionych 4 lat. Wokół mamy polityczny jazgot, który zagłusza prawdę. Jeśli ktoś urządza dom schadzek, okłamuje urząd podatkowy i zadaje się z gangsterami, to w tych mętnych tłumaczeniach niech nie odwołuje się do Armii Krajowej, bo to niegodne, obrzydliwe i ludziom pęka serce. Jeżeli prokurator generalny nadzoruje postępowanie wobec samego siebie, to polityka nie może tego usprawiedliwić, bo to także jest niegodne. Jeżeli ktoś popełnia gigantyczny błąd, jak w przypadku tak zwanej reformy szkolnictwa, za którą płacą dziś miliony ludzi, dorosłych i dzieci, to nie można udawać, że wszystko jest w porządku, zasłaniając się polityką i chowając za polityczne plecy. Zło jest zawsze złem. Ja wierzę, że legitymacja partyjna powinna zobowiązywać do wyższych standardów. Powinna. Tego wymaga nasz kraj, nasze państwo, by całe to zło powstrzymać i naprawić. I to jest moje i wasze i nasze zobowiązanie. Dla nas, dla Polski. Dla wszystkich, także w interesie tych, którzy głosowali na inne partie, nie głosowali na koalicję. Dla każdego, kto żyje w Polsce, to zobowiązanie ich powinno dotyczyć. A drodzy państwo, sami wiecie jak jest. Bez względu na zarobki, na region, zarobki, poglądy, ludzie w Polsce mają podobne obawy i troski. Drożyzna jest dotkliwa, a Polacy muszą więcej zarabiać. Ale tego nie zrobi się dekretami. Gospodarka nie znosi polityki, gospodarka nie rośnie na rozkaz, gospodarka rozwija się dzięki pracy milionów ludzi i o nich trzeba dbać, trzeba ich szanować, wspierać, a nie chwytać za gardło. Ułatwiać.
Trzeba im pracę ułatwiać, a nie utrudniać. Nie może być tak, że Polacy zaczynają się bać, tak jak boją się tego pracownicy i pracodawcy. A boją się. Boją się nowych podatków, boją się absurdalnych pomysłów w ZUS-ie, boją się dekretów zmieniających płace jednych kosztem drugich. Pracodawcy ze zdumieniem usłyszeli niedawno, że mają być wymienieni na nowe elity ekonomiczne. Gdzie są te elity? Zapewne nie mieszczą się już w spółkach Skarbu Państwa i w kolejce na Nowogrodzką. Szukają dla siebie nowej przestrzeni. W gospodarce już nie państwowej, ale prywatnej. Mają zająć miejsce tych, którzy latami pracowali na swój sukces. Czy widzicie, co się dzieje? Dziś także przedsiębiorcy i pracodawcy stają się politycznym wrogiem. Już ujawniono plany o ich wymianie. To jest skrajnie polityczne, zachłanne i nieodpowiedzialne. A co więcej, to ogromne niebezpieczne dla całego kraju. I wszyscy musimy powiedzieć temu stop. Musimy powiedzieć stop, zanim zdewastują całą naszą gospodarkę, stabilność ekonomiczną i zabiorą ludziom miejsca pracy. A czy wiecie, jak widzą i jak o tym mówią nasi rodacy, jak mówią Polacy? Rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, że może nie znają się na ekonomii, ale liczyć potrafią. I boją się, że to państwo jest jak Titanic i za chwilę wszystko runie. Bo niestety wiele wskazuje na to, że mają rację. Bo wszędzie tam, gdzie decydenci zaczynają sami wierzyć w swoje kłamstwa, gdzie zamykają oczy na fakty i chcą być mądrzejsi od fachowców, gdzie decyduje interes polityczny, a nie ekonomiczny, musi dojść do katastrofy. Na Titaniku do samego końca wmawiano ludziom, że kurs jest doskonały, konstrukcja stabilna, a statek bezpieczny. Do samego końca grała orkiestra. I jak to się skończyło? Wszyscy wiemy. Polki i Polacy, nie dajmy się zagłuszyć telewizyjnej, partyjnej orkiestrze. Nie dajmy się uśpić pisowskiej propagandzie. Nie pozwólmy, by gospodarczo, kulturowo i cywilizacyjnie cofnąć nas z Europy na wschód. Ale trzeba zacząć od prawdy. Nie da się nic naprawić, jeśli się nie przyzna, że jest zepsute. Nie zrobi się dobrej szkoły, ktoś, kto udaje, że nie widzi ogromnego bałaganu. Nie naprawi służby ochrony zdrowia ktoś, kto twierdzi, że jest bardzo dobra. Wszyscy znamy prawdę i mówimy tę prawdę głośno. Że w ochronie zdrowia jest zapaść, że ludzie przeżywają piekło na SOR-ach i umierają w kolejkach do specjalistów, że brakuje lekarzy i pielęgniarek, zamykane są oddziały. I w Zakopanem kobiety nie mają gdzie rodzić. Wszyscy, ale to wszyscy wiedzą i widzą, jak jest źle. Ale my nie boimy się mówić prawdy i dlatego mamy rozwiązanie. Europejska ochrona zdrowia w Polsce za unijne pieniądze to jest nasz plan. Trzeba go wprowadzić natychmiast, a nie kłócić się z Unią. Przecież ta wojna z Unią zamiast zwiększać, zmniejsza nam środki. Udowodniliśmy już w poprzednich latach, że nikt tak dobrze nie pozyskuje środków z Unii jak my. Zdobędziemy te środki właśnie na gruntowną poprawę służby zdrowia.
Moi drodzy, niedawno przedstawiłam ministra zdrowia w moim rządzie. Dziś, jeszcze bez nazwisk, chcę zapowiedzieć coś moim zdaniem bardzo ważnego. Chcę ogłosić, że będzie to rząd przełomowy pod względem liczby resortów, jakie obejmą kobiety. Już większość Polek i Polaków jest przekonana, że czas najwyższy, aby kobiety wzięły się do rządzenia na równi z mężczyznami. A w Koalicji Obywatelskiej mamy taką silną ekipę kobiet o najwyższych kompetencjach, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodaków. Mamy silne osobowości, wybitne specjalistki, których fachowość może budzić podziw. A przy tym, jak to kobiety są odpowiedzialne, solidne, solidarne i potrafią postromić swojego. Już czas skorzystać z tego bogactwa. Więcej kobiet w rządzie. Marzę, aby był równy podział i zrobię wszystko, żeby nam się to udało. Zobaczycie, jaka to będzie zmiana. Już za tydzień, głosując w wyborach, można tę wizję zrealizować i my to zrobimy. Panie, panowie, zróbmy to, pokażmy prawdziwą równość i zmieńmy Polskę na lepsze. Razem zawróćmy Polskę z kursu Titanica. Sprawmy, by Polska była znów państwem, który budzi podziw w innych krajach. Przecież to już było. Nasz rozwój wywołał zachwyt w Europie i na świecie. Byliśmy wzorcem dla innych. To od nas uczono się, jak zmieniać kraj na lepsze. I to wciąż jest możliwe. Mamy wspaniałych fachowców o najwyższych europejskich kompetencjach. I wszystkich potrzebuje nasz kraj. I my wszyscy. Od Szczecina po Ustrzyki Dolne, od Zgorzelca po Suwałki, od Zakopanego po Wejherowo. Wszyscy są nam potrzebni. Kochani, Titanic zatonął przez kłamstwo, chciwość i pychę. Tysiące niewinnych ludzi na pokładzie po prostu nie wiedziało, co się dzieje. Do samego końca wszystkie obawy zagłuszała orkiestra. Nie możemy pozwolić, by to stało się z Polską. Polska nie może być jak Titanic. Jeszcze nie jest za późno. Mamy cudowny kraj, wspaniałych ludzi i zbyt wiele do stracenia, żeby być obojętnymi. Za tydzień, w niedzielę, zagłosujmy razem. A potem wszyscy od razu bierzemy się do pracy, zawalczyć o przyszłość Polski i sprawić, by jutro nasze i naszych dzieci było znacznie, znacznie lepsze. Bo jutro może być lepsze. Wygramy te wybory, wygramy Polskę. Dziękuję.